Mogę chyba zdradzić małą tajemnicę, że tylne przełożenie to jest 46 zębów w motocyklu, chyba Taya Wolfindena właśnie. Zespoły już przygotowane do prezentacji. Czas poznać zespoły. Z numerem pierwszym w ekipie bydgoskiej Andreas Jonsson. Z numerem drugim Tomasz Chrzanowski. Z numerem trzecim zawodnik, który tutaj startował w 2007 roku w barwach Włókniarza Częstochowa, Antonio Lindbeck. Zresztą taką przeszłość ma za sobą także Andreas Jonsson, który jeździł tutaj w sezonie 2002-2003. No i zdobył też z drużyną częstochowską złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Z czwórką widzieli Państwo Krzysztofa Buczkowskiego. Z numerem piątym Jonas Davidson. Niektórzy tutaj się uśmiechają, że będą musieli częstochowianie dać odpór po raz kolejny w historii szwedzkiej nawale, bowiem aż trzech Szwedów w barwach drużyny z Bydgoszczy. Z szóstką Szymon Woźniak, z numerem siódmym Emil Sajfudinow. Jak już wspominaliśmy Państwu, niewiele zmian, w ogóle nie ma zmian w drużynie bydgoskiej, nawet jeśli chodzi o układ par, zmieniły się tylko numery. Tym razem bydgoszczanie w porównaniu do tego, co przed tygodniem, jeżdżą z numerami od pierwszego do siódmego. To już lider drużyny częstochowskiej Niki Pedersen. Trzykrotny mistrz świata, ale jeszcze nigdy w jego karierze, a ma już 32 lata, nie udało mu się zdobyć medalu drużynowych mistrzostw Polski. Dziś twierdzi, że ten medal wreszcie zdobędzie. Brązowy, ale będzie to pierwszy medal w kolekcji Nikiego Pedersena. Z dziesiątką Sławomir Drabik, z numerem 11. To, o czym Państwu mówiliśmy, zmiana. Jako prowadzący parę Tomasz Gapiński, partnerem w parze w tych pierwszych startach Gapińskiego będzie Lee Richardson, który zawiódł w tym pierwszym meczu, ale był to efekt przeziębienia. Źle się poczuł po prostu Anglik, stąd szybko zrezygnował z jazdy, wycofał się tego spotkania. Z numerem 13 w ekipie częstochowskiej Greg Hancock. Z numerem 14 Borys Miturski, jego zobaczymy już w pierwszym inauguracyjnym wyścigu. I z numerem 15 Taya Wolfindena, bardzo blisko wczoraj tytułu indywidualnego mistrza świata juniorów, ale o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć, gdyby nie dotknięcie taśmy w pierwszym wyścigu. Później cztery indywidualne zwycięstwa, no ale w dodatkowym wyścigu się Wolfindenowi nie udało i bez medalu. Rywalizacja o drużynowe mistrzostwo Polski, a więc Mazurek Dąbrowskiego na arenie Częstochowa. I niepewnej aury najwierniejsi kibice przyszli, by pożegnać się z sezonem 2009, no i większość z nich ma nadzieję, że świętować brązowy medal dla Kognora Częstochowa. Sędzia dzisiejszych zawodów Leszek Dębski z Ostrowa Wielkopolskiego. No i mamy drugi zestaw, 39-letni arbiter, który zawody żużlowe sędziuje od 1996 roku, a żużlowcy będą dziś ścigać się w tym rewanżowym spotkaniu o trzecie miejsce. Według drugiego zestawu zawodnicy za chwilę udadzą się do parkingu, a my tymczasem w tym parkingu możemy być już za ułamek sekundy. Jest tam Łukasz Bęc i trener drużyny bydgoskiej Zenon Plech. Dokładnie tak. Jak zmobilizować zawodników na takie spotkanie? Dwupunktowe, panie trenerze, dwupunktowa zaliczka z pierwszego meczu. Czy to, że Polonia jest tutaj, to już wam wystarcza? Czy dzisiaj będziecie chcieli pod Jasną Górą zdobyć brąz? Mówię, że jedzie się do końca, bo należy jechać do końca. Nie lekceważymy zespołu z Częstochowy. Przyjechaliśmy w optymalnym, najsilniejszym składzie, jaki Polonia może wystawić na te dzisiejsze zawody. Dwa punkty, no to zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na torze. W Bydgoszczy wiadomo, tor twardy. Tutaj gospodarze preferują tory przyczepne, ale dzisiaj chyba nieco inne warunki, bardziej twardo niż zwykle w Częstochowie. No na pewno jest, uważam, że jest twardo, nie jest przyczepnie. Ale myślę, że to jest spowodowane to, że no
mój kolega jeszcze dawny, Sławek Drabik, będzie jeździł na tym torze, no a nie można dla niego robić ciężkich torów. Dziękuję ślicznie. Tyle tuż przed spotkaniem, trener Zenon Plech. No i chciałbym jeszcze pozdrowić wszystkich kibiców w Polsce sportu żużlowego, ponieważ jest to ostatnia impreza. No i naszych kibiców, którzy pracują gdzieś tam w Holandii, Belgii i tak dalej. Oczywiście my się przyłączamy. Ostatnia impreza o brąz. Jeszcze przed nami finał, a już za chwilę Grzegorz Dzikowski i Filip Czyszanowski. W Holandii i Belgii my przyłączamy się też do tych pozdrowień. Pozdrawiamy wszystkich kibiców, którzy oglądają polski speedway poza granicami naszego kraju. Zenon Plech i teraz czas na lidera drużyny bydgoskiej, Emil Sajfudinow, czy też będziemy ponownie w parkingu? Tak jest, Emil Sajfudinow, 20 urodziny, już za kilka dni, 26 października. Najwyższa średnia w zespole bydgoskim, 2,196. Te pozostałe rzeczy Państwo doskonale już znacie. 3 zwycięstwa w tym roku w Grand Prix i ciągle z szansami na indywidualne Mistrzostwo Świata seniorów, ale to dopiero za 2 tygodnie, no za niespełna 2 tygodnie w Bydgoszczy wszystko się rozstrzygnie. Emila Sajfudinowa za chwilę zobaczymy w pierwszym inauguracyjnym wyścigu. My, zgodnie z zapowiedzią Łukasza Bęca, powracamy do parkingu. Filip Czyszanowski. A ze mną trener Kognara Częstochowa Grzegorz Dzikowski. Trenerze, dzisiaj ten mecz odbywa się pod hasłem obrona Częstochowy. No to czego broni Częstochowa? Bronimy tego medalu, nie chcemy zająć tego 4. najgorszego miejsca dla sportowca, dlatego pod tym hasłem może jedziemy, ale jesteśmy wszyscy tak zmobilizowani, żeby u siebie wygrać większą ilością punktów, więcej jak 2 punkty. Tutaj dochodzą informacje z obozu bydgoskiego, że troszeczkę przeziębiony jest jeden z liderów, ta rosyjska strzelba, Emil Sajfudinow. Ta informacja cieszy pana, no bo teoretycznie powinno być łatwiej. Ja lubię, niech te wszystkie sprawy odbędą się w sportowym duchu i no słyszałem o tym, ale wcale mnie to nie pociesza, dlatego że Emil jest twardym zawodnikiem i na pewno to przeziębienie nie wpłynie tak na niego, żeby nie zrobił swojej ilości punktów. Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia. Tyle trener Grzegorz Dzikowski. O przeziębieniu Emila Sajfudinowa pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać. Wspominany przez nas Niki Pedersen, który nigdy nie zdobył medalu drużynowych Mistrzostw Polski. Nigdy nie znaczy tak naprawdę nigdy. Może to już dziś indywidualny mistrz świata 2003, 2007, 2008 i ciągle jest to aktualny, panujący nam król speedwaya, bowiem nowego jeszcze nie wyłoniono, choć wiadomo, że tego tytułu nie obroni Duńczyk. Najskuteczniejszy w ekipie Kognora Częstochowa. Już gotowy do startu, do wyjazdu, do pierwszego wyścigu Tai Wufinden. No i ciekawe, jak spisze się w pierwszym swoim wyścigu, bo to zdarzenie z Goriczan z wczoraj, oddalonego 770 km od Częstochowy, chorwackiego rodzinnego miasta Juricy Pawlicza. To jest przypadek, który zdarza się notorycznie Anglikowi, że ten pierwszy start to albo jest ostatnie miejsce, zero. Przed tygodniem mieliśmy przykład w Bydgoszczy. Wczoraj w Goriczan dotknięcie taśmy, a więc nerwy. No i chyba z tym problemem będzie musiał sobie Brytyjczyk poradzić, Krzysztof. Być może coś jest na rzeczy, aczkolwiek patrząc na zachowanie Taja, wydawałoby się, że jest wręcz zbyt wyluzowany zazwyczaj. Podchodzi do tych startów bardzo spokojnie, z uśmiechem na ustach, cieszy się widać tą jazdą. I wydawałoby się, że jest nie... Piastowska szlaka w Poznaniu. W tym turnieju triumfował Rafał Dobrucki. Emil Sajfudinow trzykrotnie pojawił się na torze. Trzykrotnie jako pierwszy mijał linię mety, no a później post powiedział, że jest przeziębiony, źle się czuje, wycofuje się z zawodów. No i to przeziębienie jest, czy go nie ma, no dowiemy się pewnie z rozmowy z Emilem Sajfudinowem. Ale jakoś tak często, kiedy zawodników łapią tego różnego rodzaju przeziębienia i wirusy, to jeśli przychodzi do zawodów, to spisują się naprawdę dobrze. Niby osłabione organizmy, ale jednak gdzieś być może w takich momentach właśnie organizm wykrzesa z siebie o wiele więcej możliwości niż zazwyczaj. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że nic nie będzie przeszkadzało dziś Emilowi Sajfudinowowi w skutecznej jeździe i w tym byśmy dzięki niemu także oglądali emocjonujące wyścigi. Przed nami wyścig pierwszy. A więc juniorzy obu drużyn, Szymon Woźniak, kask żółty
Polonia Bydgoszcz, no i wspomniany Emil Sajfudinow w kasku białym. Para gospodarzy to Borys Miturski w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Tai Wufinden. Przypomnijmy, 46-44 po pierwszej odsłonie walki o brąz. I rozpoczynamy tę drugą. No i jakby chciał zadać kłam naszym stwierdzeniom Tai Wufinden, że poradzi sobie w pierwszym wyścigu, no ale nie poradził sobie. Wszystko było wspaniale do momentu, gdy zdefektował motocykl Taja Wufindena. Wufinden był na pierwszym miejscu, zdecydowanie wygrał start, wygrał pierwszy łuk, no ale później już na prostej przeciwległej do wieżyczki defekt motocykla. No i zamiast 3 punktów będzie 0, a dzięki takiemu pechowi zawodników gospodarzy bydgoszczanie niespodziewanie powiększą swoją przewagę w tym dwumeczu do punktów 6, bowiem na czele mknie zdecydowanie w przodzie Emil Sajfudinow, na drugim miejscu jedzie Szymon Woźniak, no ale za Woźniakiem coraz bliżej jest Borys Miturski, no i tutaj może być walka do samego końca. Miturski coraz bliżej Szymona Woźniaka. Teraz próbuje po zewnętrznej zaatakować Borys Miturski, no ale nie starczyło dystansu, a może po prostu za późno zdecydował się na te ataki Borys Miturski. No i mamy poniekąd pierwszą niespodziankę, bo o ile zwycięstwa Emila Sajfudinowa moglibyśmy się spodziewać, o tyle podwójnego triumfu gości w tym inauguracyjnym wyścigu tego spotkania to raczej już nie. No i 5-1, Sajfudinow, Woźniak, Miturski, defekt motocykla Wufindena. No i po pierwszym wyścigu 5-1 dla bydgoszczan i 6 punktów przewagi w walce o brąz zespołu Polonii. Więc właśnie, jest to już zupełnie inna sytuacja, nie 2, a 6 punktów do odrobienia, jeśli chodzi o drużynę częstochowską. Nie było tutaj widać jakichś mniejszych możliwości Emila Sajfudinowa, który wystartował dobrze, ale Tai Wufinden jeszcze lepiej. Ciężko z naszej perspektywy tutaj stwierdzić, co mogło stać się w motocyklu Wufindena. Wydawało się, że mogło to być po prostu powodem, mogły być zakręcone kraniki, ale Taj to sprawdził, wszystko było w porządku, musiał zjechać na murawę. 4-punktowe prowadzenie drużyny bydgoskiej Polonii w tym spotkaniu. Widzę Państwo ciemne chmury nad stadionem w Częstochowie. Przez chwilę troszeczkę popadał deszcz. Mamy nadzieję, że to nie będą tak mocne opady, które spowodują na przykład jakieś trudności, perturbacje na torze, że mecz trzeba będzie przerwać. Tor jest dość twardo przygotowany, stąd jest przygotowana ta nawierzchnia i gospodarze są przygotowani na to, że może trochę tej wody nawierzchnia toru w Częstochowie przyjąć. Otrzymujemy informację, że Tai Wufinden miał jakieś problemy z gaźnikiem. To wpłynęło na to, że motocykl jego po prostu zgasł. Być może jakaś wada mechaniczna, być może po prostu jakiś brud, który gdzieś tam krążył w komorze w gaźniku, który zatkał któryś z dolotów i motocykl po prostu nie mógł pracować dalej. Przed nami ten, któremu bardzo zależy na tym, by dzisiejsze spotkanie co najmniej różnicą 3 punktów wygrała jego drużyna. Nicky Pedersen przed niespełna tygodniem cieszył się z drużynowego mistrzostwa Szwecji wraz z drużyną Leon Gislafed. Nicky Pedersen jako lider tej drużyny obronił tytuł, no ale w Polsce ciągle bez medalu. Nicky Pedersen, Sławomir Drabik to Kognor Częstochowa, para bydgoska. Andreas Jonsson, kask żółty i biały Tomasz Szanowski, czerwone światło. No nie był to na pewno równy start. Z czego to wynikało? No z tego, że chyba czołgał się moim zdaniem Nicky Pedersen. On troszeczkę podjeżdżał, Krzysztof, do startu, by ukraść ten start. Nicky Pedersen po prostu puścił swoją dźwignię sprzęgłową wcześniej niż taśma ze swoich zamków została spuszczona, więc na 2 razy tak jakby wystartował w tym wyścigu i stąd jego szybszy wyjazd niż swoich rywali. Sędzia podjął słuszną w moim przekonaniu decyzję, bo ten start po prostu był przez Nickiego Pedersena wykonany w nieodpowiedni sposób. Szybciej się tutaj ruszył niż proszę taśmę i całe szczęście dla Nickiego, że nie dotknął tej taśmy, aczkolwiek
Patrząc na tą sytuację, to chyba już trzeci czy czwarty przypadek w ostatnim czasie, kiedy Nicki Petersen gdzieś tam troszkę za wcześniej puszcza tą dźwignię sprzęgłową, no ale to wynika z tej ogromnej koncentracji, którą wkłada w swoje starty mistrz świata. No a szczególnie, że ostatnio zdarzają mu się słabsze występy. Wspomniany przeze mnie finał Ligi Szwedzkiej, pierwsze spotkanie w Norrköping, to było zupełnie nieudane spotkanie w wykonaniu aktualnego ciągle mistrza świata. No i całe szczęście, że pozostali w drużynie, między innymi Piotr Świderski czy Chris Holder, pojechali na odpowiednim poziomie i zdołali uzyskać taki wynik, który pozwolił później w rewanżu Lwom z Gislavet odrobić straty i obronić tytuł mistrzowski w Szwecji. A więc zdarzają się słabsze występy Pedersenowi w tym sezonie i to wcale nie wynika, jak się okazuje, z powodów zdrowotnych. Drugie podejście do biegu drugiego. Nicki Pedersen od krawężnika, Andreas Jonsson, Sławomir Drabik i Tomasz Chrzanowski. No nie chwapią się za bardzo zawodnicy do tego, by wystartować w tym drugim wyścigu. Przypomnijmy, po pierwszym bydgoszczanie prowadzą 5-1, co daje im przewagę w dwumeczu 6-punktową, a zespół, który w tym dwumeczu bydgoszczo-częstochowskim okaże się lepszy, zdobędzie brązowe medale drużynowych mistrzostw Polski na rok 2009. Teraz wszystko równo i równo wchodzą w pierwszy łuk i Jonsson i Nicki Pedersen. Pedersen, no i dość niespodziewanie pod łokieć odchodzącego od krawężnika Andreasa Jonssona wszedł Sławomir Drabik i dwójka częstochowskich Lwów na czele. Teraz spojrzał na przejeżdżającego obok niego Sławomira Drabika Nicki Pedersen jakby z niedowierzaniem, że dlaczego mój motocykl i ja jestem wolniejszy od Sławomira Drabika. Drabik jest pierwszy, za nim Nicki Pedersen, a próbuje zbliżyć się do Pedersena Andreas Jonsson, który popełnił błąd na pierwszym łuku, teraz kolejny na wyjściu z tego łuku i traci dystans do Nickiego Pedersena. Stawkę zamyka Tomasz Chrzanowski, a więc odpowiedź zawodników gospodarzy będzie natychmiastowa. Świetna akcja Sławomira Drabika, weterana polskich torów, 43-letniego, najstarszego jeźdźca CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi. Do końca walczy Andreas Jonsson, ale zabrakło kilku, może kilkunastu centymetrów Szwedowi, by pokonać częstochowskiego Duńczyka. Sławomir Drabik triumfuje w biegu drugim. Dla niego 3 punkty, a że za plecami Drabika przyjechał Nicki Pedersen, stąd 5 punktów dla częstochowian. Jeden Andreas Jonsson bez punktu, Chrzanowski w meczu. W Częstochowie mamy 6-6 i znów ta przewaga drużyny bydgoskiej nad Kognorem stopniała do punktów 2. Przełomowym momentem było tutaj wejście w pierwszy łuk. Trójka zawodników wystartowała w miarę równo, poza Sławkiem Drabikiem, który przegrał ten start. I tutaj Andreas Jonsson troszkę chyba z perspektywy drużyny bydgoskiej wyjechał za daleko i przeszkodził również tym swoim manewrem Tomkowi Chrzanowskiemu. Wykorzystał to doskonale Sławek Drabik, który na drugim łuku mniej włamanym motocyklem niż Nicki Pedersen przemknął po prostu obok Duńczyka, który później po wyścigu próbował Sławkowi tłumaczyć, że może nie wiem właściwie o co mu chodziło, że powinien jechać szybciej, bo chyba próbował usprawiedliwiać się tym końcowym atakiem Andreasa Jonssona i tym, że go po prostu dogonił. Po pierwszym spotkaniu w Bydgoszczy trener Grzegorz Dzikowski, szkoleniowiec Kognora, narzekał na słabą dyspozycję duetu Gapiński-Lee Richardson. Dziś Gapiński-Lee Richardson to może być jak zwykle ten języczek uwagi, ich postawa, jeśli chodzi o to spotkanie. Wydaje się, że Lee Richardson gorzej niż Bydgoszczy pojechać nie może, tam punktów nie zdobył. Gapiński na tym torze, choć on w meczach wyjazdowych także nie zawodził, jest znacznie skuteczniejszym zawodnikiem. No i tutaj będzie
ten języczek uwagi, jeśli chodzi o zespół częstochowski, ale i z drugiej strony będzie bardzo podobnie, bowiem w tym pierwszym meczu, przed tygodniem, na stadionie Polonii najwięcej pretensji Zenon Plech miał do Antonio Lindbecka, który był cieniem samego siebie. No i teraz mamy w tym trzecim biegu wyścig niespełnionych, tych, którzy mają odzyskać zaufanie i przekonać pewnie sterników klubu, trenerów do tego, że ten mecz przed tygodniem w ich wykonaniu to był po prostu wypadek przy pracy i oni są znacznie skuteczniejsi niż pokazywałby dorobek punktowy tego pierwszego spotkania. Każdy tutaj z nich ma coś do udowodnienia, a jak wiemy, jedna para może wygrać, więc za chwilę zobaczymy, która sobie w tym momencie poradzi. Na pewno gospodarze na własnym torze w tym momencie mają tę przewagę, że wiedzą, jak się zachowywać na tej nawierzchni, no, na którą wciąż padają dosyć duże krople deszczu, wydaje mi się. A parę gospodarzy reprezentują Tomasz Gapiński, kask czerwony, Lee Richardson, kask niebieski. Natomiast goście to Antonio Lindbecka i Krzysztof Buczkowski. To na Państwa ekranach Taiwu Finden. Jest także Greg Hancock, jest także menedżer Runego Holty Robert Gęściarz. A teraz otrzymuję informację, że Rune Holta triumfował w Pardubicach w Zlatej Psilbie, ale my jesteśmy w Częstochowie. I start wygrywa Antonio Lindbecka. Po zewnętrznej rozpędza się Lee Richardson. Lindbecka czy Lee Richardson? Będzie ciasne wejście w ten drugi łuk pierwszego okrążenia. Lindbecka szerzej. No i skutecznie obrał do lepszy tor jazdy od Brytyjczyka. Drugi jest Lee Richardson. Trzeci Gapiński. Zamyka stawkę Krzysztof Buczkowski. No a więc ten wyścig układa się remisowo. W meczu mamy remis 6-6. No i ten trzeci wyścig też raczej nie przyniesie nam rozstrzygnięcia. Antonio Lindbecka, moment startowy najprawdopodobniej nie był najlepszy, to pokażą nam powtórki, ale potem dojazd do pierwszego łuku i rozegranie pierwszego łuku w wykonaniu 24-letniego Szweda był kapitalny, a więc on przechodzi metamorfozę, on pokazuje, że w tej rywalizacji o brąz chce też dołożyć swoje punkty, być skutecznym jeźdźcem w talii trenera Zenona Plecha. Triumf w imponującym stylu Antonio Lindbecka. Wspominałem już o tym, że Antonio Lindbeck raptem 2 lata temu jeździł tutaj w Częstochowie i być może to doświadczenie z tego toru, choć furory tutaj wielkiej pod Jasną Górą Szwed nie zrobił, jak zresztą w całej historii Szwedzi furory pod Jasną Górą nie robili. 2 punkty Richardson, Gapiński 1, bez punktu Buczkowski 3-3, 9-9 i bydgoszczanie ciągle mają 2 punkty przewagi. Ja myślę, że największy wpływ na to, że Lindbecka wygrał, ma po prostu obecnie, dzisiaj bardzo dobry motocykl na tym torze, w tym pierwszym wyścigu co najmniej, ten start był doskonały. I tutaj nie wynosił się na zewnętrzną część toru, nie próbował tam szukać przyczepności. O mało nie skończyło się tym, że Lee Richardson wyprzedziłby Szweda, gdyby Lindbecka troszkę odpuścił, troszkę nie przytrzymał dłużej prostej na wejściu w kolejny łuk, to pewnie Anglikowi byłoby łatwiej przedostać się na pierwszą pozycję. A tak czarnoskóry Szwed Antonio Lindbecka powiększał swoją przewagę i w imponujący faktycznie sposób zwyciężył. Tak szybko otrzymaliśmy tę informację tuż przed samym zwolnieniem taśmy przez sędziego Leszka Dębskiego o triumfie Runego Holty w Zlatej Przylbie. Taka ciekawostka związana z tym startem Runego Holty, bowiem on pierwotnie nie był zaproszony do Pardubic i zastępował w ostatniej chwili Taja Uffindena, który jako jeździec fabryczny Jawy miał po prostu taki obowiązek startu. Udało się prezesowi Cognora Częstochowa, Marianowi Maślance, przekonać organizatorów z Zlatej Przylby, że Taju Finden z Goriczan przyjedzie na mecz ligowy, że to jest bardzo ważne, a w jego miejsce pojedzie Rune Holta. No i proszę, Rune Holta pojechał i wygrał. W czeskim złotym kasku pojechał, a w polskim złotym kasku nie jakoś było w Zielonej Górze Rune, nie widzieliśmy Rune go. Rune Holty, więc widać, że czeski złoty kask ma większy prestiż niż dosyć ten duży polski prestiż. No właśnie, no właśnie. Szkoda, że tak się dzieje. Myślę, że to
okazja do przemyśleń na długie zimowe wieczory dla włodarzy naszego Speedwaya. Bieg czwarty, dwie zmiany. Standardowe można rzec w przypadku i Bydgoszczan, i Częstochowian w miejsce Borysa Miturskiego. Taj Wufinden w kasku niebieskim, w ekipie bydgoskiej w miejsce woźniaka Sajfudinow. Ich partnerzy to po raz pierwszy dziś oglądani na częstochowskim owalu w kasku czerwonym Greg Hancock, Kognor Częstochowa, i w kasku żółtym Jonas Davidson, Polonia Bydgoszcz. Czwarty wyścig już rozpoczęty. Greg Hancock, on przy krawężniku wygrywa start, ale po zewnętrznej rozpędza się Emil Sajfudinow. Sajfudinow pojechał szerzej, dla niego to już drugi start, a więc dobranie tych przełożeń nie było dla niego zagadką. Pewne poprawki i skuteczna jazda, odpowiednia ścieżka. Rosjanin z polskim paszportem już daleko, daleko w przodzie. No on z każdym metrem powiększa tę przewagę co najmniej o kilkanaście centymetrów i w sumie to już jest dobre 10-15 metrów. Na drugiej pozycji Taj Wufinden, a ci, którzy po raz pierwszy prezentują się na częstochowskim owalu, daleko z tyłu, i te motocykle na pewno nie jadą tak, jakby sobie tego życzyli Greg Hancock czy Jonas Davidson. Davidson na miejscu czwartym, na trzecim Greg Hancock. No i to oznacza takie rozstrzygnięcia już na połowie tego czwartego okrążenia, że będziemy mieli znowu remis biegowy. Rozciągnięta bardzo stawka zawodników. Nic nam się tutaj nie zmieniało, jeśli chodzi o rywalizację na torze. Pierwszy łuk, start wygrany zdecydowanie przez Grega Hancocka, no ale później szarża na wyjściu z pierwszego łuku Emila Sajfudinowa i pewne trzy punkty dla Polonii zdobywa właśnie Emil Sajfudinow. Drugi na mecie Taj Wufinden, trzeci Greg Hancock, czwarty Jonas Davidson. Remis 3-3, drugi biegowy remis w tym spotkaniu i 12-12. Patrząc na wygrany start Grega Hancocka i jego jazdę po wewnętrznej części toru i rozpędzonego Emila Sajfudinowa, na to się zanosiło, że on wyprzedzi po prostu Amerykanina. Już w poprzednim wyścigu Lee Richardson pokazał, że ta ścieżka jest tutaj dosyć szybka i Emil Sajfudinow, mając tyle luzu przed sobą, taką przerwę po prostu to wykorzystał. No i widzicie Państwo, jak przeziębienie ma wpływ na postawę zawodnika, jeśli jest w dobrej formie. Jedyne wytłumaczenie jest chyba takie, że Emil po prostu chce jak najszybciej być w parku maszyn i pić ciepłą herbatkę. Być w parkingu i pić ciepłą herbatkę, no może dokonać takiej rzeczy, jaką pamiętamy z meczu Polonia Bydgoszcz Keilum Stalgorzów Wielkopolski, gdy po 9 wyścigach już Emil Sajfudinow był po pracy, bo miał już 5 startów i startować więcej już nie mógł. Jak zwykle na stadionach żużlowych efektowna oprawa, tym razem w wykonaniu kibiców Kognora Włókniarza Częstochowa. My przenieśmy się do parkingu, choć zanim przeniesiemy się do parkingu, może trwa równanie toru, to okazja jest, by przypomnieć o wczorajszych wydarzeniach, które miały miejsce w Goriczan, a więc o finale Mistrzostw Świata Juniorów. Tam mieliśmy swoje nadzieje, skończyło się na 5. miejscu Macieja Janowskiego, raz upadek na prowadzeniu. To być może pozbawiło Polaka złotego medalu, a na pewno, a medalu już na pewno. Grzegorz Zęgota na miejscu 7, trzeci z naszych reprezentantów, Michał Mitko na miejscu 14. Nie startował Przemysław Pawlicki, którego wyeliminowała ze startu w finale kontuzja. Tytuł mistrzowski, niespodziewanie dla Australijczyka, odkrycia tego sezonu, Darcy'ego Warda. O wicemistrzostwie świata i brązowym medalu decydował wyścig dodatkowy. Jurica Pawlicz wygrał na własnym torze z Patrykiem Hogardem, Duńczykiem i Tajem Wufindenem. I właśnie Taj Wufinden opowie nam teraz, jak to w Goriczan wczoraj było. I o to dokładnie zapytamy, jakie odczucia ma ten młokos z Anglii po tym turnieju. What was the feeling after yesterday's meeting in Goriczan? First hit unlucky? Yeah, you know, it was my own fault. Hogard was on the inside rolling and I saw him roll and flick the clutch and touch the tapis, but after that it was pretty good, but not enough to get me on the podium. So Darcy Ward was riding really good and he deserved to win.
Darcy zdecydowanie zasłużył na zwycięstwo, jechał bardzo dobrze. Ja w swoim pierwszym wyścigu, przyznaję się, bez bicia popełniłem błąd. Hugard był na pierwszym polu, czołgał się do taśmy, a ja po prostu nie wytrzymałem i w nią wjechałem. Przypomnijmy, w pierwszym biegu również dzisiaj miał defekt. Co tam się stało? What was happened in your first hit today? It's like for your still first hit unlucky? Yeah, again, it was just a float balls in the carburetor that just got stuck open. Miło i ciekawie oglądało się tę walkę dwóch młodych zawodników, bo przecież niespełna 20-letni Emil Sajfudinow i 19-letni Tai Wufinden. Ja bym wybiegł troszeczkę w przyszłość. Emil Sajfudinow otrzymał stałą dziką kartę. Zaproszenie do cyklu Grand Prix okazał się być objawieniem tego cyklu Grand Prix. Teraz coraz głośniej się mówi, nawet niektórzy twierdzą, że taka propozycja została już złożona, że w przyszłym roku w cyklu Grand Prix z tą stałą dziką kartą jeździć będzie Tai Wufinden. A więc takie wyścigi już w walce o Mistrzostwo Świata mogą do nas rozgrzewać w walce o grę w turniejach Grand Prix 2010. Mam nadzieję, bo dla mnie Tai Wufinden jest pierwszym kandydatem, jeśli chodzi o brytyjskich zawodników do Grand Prix. Po prostu takich sytuacji nie powinni unikać włodarze decydujący o tym, po prostu dawać szansę takim młodym, którzy są w dobrym momencie, którzy tylko i wyłącznie poprzez otrzymanie takiej stałej dzikiej karty mogą rozwinąć swoje skrzydła, a nie gdzieś tam popadać w szarą rzeczywistość ligową i wiele już takich, mam wrażenie, talentów w ten sposób się po prostu, jeśli nie zmarnowało, to już nie są w takiej dyspozycji, jak mogliby być. Przed nami wyścig siódmy przy prowadzeniu drużyny częstochowskiej 21 do 15, a w dwumeczu częstochowianie prowadzą różnicą 4 punktów. Jonas Davidson, Polonia Bydgoszcz na razie bez punktu, Szymon Woźniak w kasku białym w pierwszym inauguracyjnym wyścigu 2 punkty. Para gospodarzy Niki Pedersen i w kasku niebieskim Sławomir Drabik. Wydaje się, że jeśli Davidson nie zmienił czegoś w swoich motocyklach, nie przebudzi się, to może być to ciąg dalszy zwycięstw częstochowian w biegu siódmym. Tym razem Davidson, Pedersen, Woźniak, Drabik. Wygrywa start jednak Jonas Davidson. Davidson, wypchnięci częstochowianie. Davidson będzie uciekał. Za szeroko pojechał Niki Pedersen. Umiejętnie po tym wygranym starcie zachował się na pierwszym łuku Jonas Davidson i Davidson jest pierwszy, ale będzie go mocno naciskał zapewne Niki Pedersen. Pedersen, trzeci Drabik, zamyka stawkę Szymon Woźniak. No i teraz będziemy się emocjonować takim skandynawskim pojedynkiem w tym siódmym wyścigu. Odszedł troszeczkę za szeroko. Jonas Davidson, zbliżył się do niego Niki Pedersen. Pedersen teraz próbuje po zewnętrznej, no ale ślad za nim na tę ścieżkę przy wyjściu z łuku pojechał Jonas Davidson, no i Duńczyk nie miał możliwości tutaj zaatakowania. Teraz troszeczkę ściął do krawężnika, ale no nie zmniejsza tego dystansu do Davidsona Niki Pedersen. No i będzie musiał chyba przełknąć gorycz porażki w tym biegu numer 7, bowiem Davidson po pierwszym zupełnie nieudanym wyścigu teraz pokazuje lwi pazur, ogrywa Nikiego Pedersena. Dla niego 2 punkty. Wściekły Duńczyk po raz drugi. Chyba najbardziej na swoje motocykle. Początkowo, gdy mówiłeś, że zwracał uwagę po tym pierwszym wygranym podwójnie wyścigu Sławomirowi Drabikowi, to mi się wydawało, że zastanawiał się, pytając Drabika, na czym ty jedziesz, że ja jestem taki wolny. Tym razem znów był wolny. Jonas Davidson 3 punkty, 2 Niki Pedersen, Drabik 1 bez punktu, Woźniak 3-3. Dwumecz, 4 punkty przewagi drużyny częstochowskiej w meczu 6. Warto zauważyć start i zachowanie na wejściu w pierwszy łuk Szymona Woźniaka, który tutaj w tym momencie chyba zadziałał syndrom Nikiego Pedersena i Szymon po prostu się przestraszył takiego lekkiego manewru, zupełnie niegroźnego w przypadku Duńczyka, ale ten zamknął gaz, zanim odkręcił, zanim ten motocykl nabrał znowu odpowiedniej mocy i prędkości, to już był daleko za nie tylko Niki Pedersenem, ale również Sławkiem Drabikiem. Krzysztof, ja nie zazdroszczę trenerowi Zenonowi Plechowi prowadzenia tak chimerycznej drużyny, jaką jest zespół z Bydgoszczy.
No bo popatrzmy, Emil Sajfudinow 7 punktów, Andreas Jonsson na pewno to nie jest to, czego od niego jako lidera drużyny się wymaga. Antonio Lindbeck, zwycięstwo, dotknięcie taśmy. Jonas Davidsson ostatni, teraz pierwszy. Tomasz Szanowski zupełnie bez punktów, Krzysztof Buczkowski zupełnie bez punktów. Na kogo tutaj stawiać? Kto jest tym pewniakiem w ekipie Zenona Plecha? No, poza Emilem Sajfudinowem i średnio dziś, by nie powiedzieć słabo jeżdżącym Andreasem Jonssonem, na pozostałych dwóch Szwedów trudno liczyć, czy to będzie zwycięstwo, czy to będzie ostatnie miejsce. Trochę bardziej ułatwione zadanie dziś ma Grzegorz Dzikowski. Taiwo Finden, poza defektem w pierwszym wyścigu, jedzie swoje. Nicky Pedersen, 4 punkty. Drabik 4 punkty, Gapiński 4 punkty, Greg Hancock 4 punkty, Jirzadson 3 punkty. Wyrównany zespół. Przenosimy się do parkingu, bo trwa równanie toru. Tomasz Gapiński, Kognor Częstochowa. Tomek, zwycięstwo w drugim biegu, w pierwszym 1 punkt. Rozkręcasz się. No tak, rozkręcam się. Musiałem lekko motocykl przestawić, bo troszeczkę nam deszcz posiąpił. Musiałem zmienić ustawienia w moim motocyklu. Myślę, że już wszystko będzie dobrze. Mhm. Jeszcze jedno pytanie. W zeszłym tygodniu w Bydgoszczy troszeczkę narzekałeś na współpracę z Lee Richardsonem. Wyjaśniliście sobie pewne niedomówienia? Wszystko jest OK? Było, minęło, wyjaśniliśmy to sobie. Dzisiaj myślę, że będzie lepiej i będziemy dowodzić większą ilość punktów. A co do Bydgoszczy, po prostu słabo pojechałem i tyle. Nie mam żadnych tutaj wymówek na sprzęt czy na tor. Byłem słaby tego dnia. Tak to bywa. Życzę powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Tyle, Tomek Gapiński. Przypomnijmy, że ten słaby występ to 1 punkt w 3 startach Tomasza Gapińskiego. Dziś w ekipie bydgoskiej słabo jedzie Tomasz Chrzanowski i stąd, jako że przewaga drużyny częstochowskiej w tym meczu wynosi 6 punktów, trener Zenon Plech sięga po rezerwę taktyczną. W niej na Państwa ekranach w kasku białym Antonio Lindbeck. Partnerować mu będzie Andreas Jonsson, a więc mocne uderzenie szykuje ekipa bydgoska na ten wyścig ósmy. No ale łatwo nie będzie, bo para gospodarzy to w kasku niebieskim miejsce Borysa Miturskiego, Taiwo Finden, i w kasku czerwonym Greg Hancock. 24-18 prowadzą częstochowianie w tym spotkaniu. W dwumeczu czteropunktowa przewaga gospodarzy, a więc oni bliżej są brązowych medali w 2009 roku. Jeszcze raz teraz skład wyścigu, dorobek punktowy zawodników po dotychczasowych startach. Wyrównany wyścig nam się zapowiada, ale może być to wyścig, który albo pozwoli bydgoszczanom odrobić stratę, przełamać się, by nadal liczyć się w grze. Częstochowianie pewnie liczą na to, by uciec rywalom z zaciekawieniem. Trener naszej reprezentacji Marek Cieślak, on za tydzień stanie do walki w barażach. Jego zespół Atlas Wrocław Daugavpils z tamtejszym Lokomotivem. Niezbyt równy start do tego wyścigu. Nie jest jednak włączone czerwone światło. Pierwszy łuk, najlepiej Lindbeck po zewnętrznej. Kapitalnie rozpędził się Taiwo Finden i on jest już pierwszy w tym wyścigu. Finden będzie uciekał rywalom. Niespodziewanie na ostatniej pozycji Greg Hancock. Wyścig układa się remisowo, a więc to, o czym dziś przekonuje nas to spotkanie, to wszystko może się zdarzyć. Każdy może wygrać z każdym, każdy może przyjechać pierwszy, każdy może przyjechać ostatni. No istna loteria. Taiwo Finden na czele, za nim Antonio Lindbeck, Andreas Jonsson trzeci ze sporą już stratą do prowadzącej dwójki, a cieniem samego siebie w tym wyścigu jest Greg Hancock. Popatrzymy jeszcze wspólnie zapewne na powtórkę startu do tego wyścigu, bo na pewno będzie warto. Nie wiem, czy sędzia tutaj nie popełnił błędu, ale no, przekonamy się. Zobaczymy na powtórce, to ona powinna nam wszystko wyjaśnić. Jedno jest pewne, wyścig się kończy, wyścig kończy się. Pomyśli, można powiedzieć, częstochowian, bo oni, mimo tego, iż goście skorzystali z rezerwy taktycznej, remisują ten wyścig, a to za sprawą triumfatora Taja Uffindena. Dla niego 3 punkty, 2 punkty Antonio Lindbeck, 1 Andreas Jonsson, bez punktu Greg Hancock. 3-3 i 6 punktów nadal przewagi częstochowian, 27-21. Moment startowy. To już sam moment puszczenia taśmy przez sędziego. Tutaj Taiwo Finden zrobił taki lekki manewr do przodu przed
puszczeniem taśmy. Może nie aż tak widoczny sposób, jak to zrobił Nicky Pettersen, ale faktycznie nie wiem, czy mu to pomogło, czy nie w tym przypadku. Na pewno nie przeszkodziło w tym, ażeby po wyjściu z łuku, o, tu przed chwilą widzieliśmy, jak dwa razy ruszył lewą swoją dłonią, zanim taśma ruszyła do góry. Tutaj był na bardzo szybkiej już ścieżce, miał dużo miejsca i po prostu pognał do przodu, wręcz przeciwnie niż Greg Hancock, który jechał daleko z tyłu i po raz kolejny w dniu dzisiejszym pokazuje, że jego motocykl jest po prostu bardzo wolny, ale to drugie pole również po raz kolejny spisuje się słabo. Tym razem stał na nim właśnie Amerykanin. Te przeziębienia, jak Państwo widzą, dotyczą chyba niemalże wszystkich zawodników, bo chyba z jakimś katarem boryka się Tai Wufinden. No, chyba, ale pogoda, że to nie było na przeziębienie. Pogoda jest taka, jaka jest. Trzeba ubrać ciepłą czapkę i w ten sposób się przeciwdziałać tym zmiennym nastrojom pogody. Raz deszcz, raz wiatr, zimno, czasem wyjdzie słońce. Trzeba uważać. My przenosimy się do parkingu. Tam już czekają Łukasz Benz i Andreas Jonsson. AJ wydawał jeszcze ostatnie polecenia do mechaników. Szykują się zmiany. Changes for you, I think, like you said, to duty. Second bike in a row. Yeah, I don't know what's going on, you know. I don't feel fast enough and I don't feel like... You know, I felt the starts worked pretty good in the first few heats what I had, but I was just not there to win it, so... You know, I just feel like it's not going my way tonight, but only 6 points down so far, but few heats more to go, hopefully we can take some points back. Mam nadzieję, że odzyskamy te punkty, które tracimy. Nadal 6 punktów straty. Polonia jest w grze. Ja zdecydowanie chyba zmienię ten motocykl, ponieważ nie czuję się wyśmienicie na tym torze. Oczywiście starty mi wychodzą, ale brakuje tej mocy i szybkości, żeby wygrywać biegi. To wszystko jak na razie od Andreasa Jonssona. Dziękujemy bardzo. Taksumike. Thanks. Hey David. Znów kolejne pozdrowienia. 4 punkty tylko Andreasa Jonssona. Gdyby ich było kilka więcej, no może 2, ten wynik zupełnie inaczej by wyglądał. Andreas Jonsson długo czekał z tymi zmianami, jeśli chodzi o motocykl. Jeśli po trzecim starcie decyduje się dopiero dokonać jakichś zmian w motocyklu, w ogóle zmienić motocykl. Być może właśnie w tej chwili decyduje się na zmianę motocykla, bo nie wyobrażam sobie, że po pierwszym wyścigu nie zmienił ustawienia w swoim motocyklu. Na pewno to poczynił, ale jak widać, jak sam twierdzi, to nie przynosi odpowiedniego efektu. Być może ten silnik, którego dzisiaj używa, nie jest na tego typu tory. Nie jest na tory, które potrzebują silniki z bardzo dużą mocą. Mimo tego, że ten tor wydaje się twardy, posiada taką nawierzchnię, która wymaga po prostu od motocykli bardzo, bardzo wiele mocy. Tej mocy w motocyklu Jonssona dzisiaj po prostu nie ma. Widać się po jego jeździe. Dwoi się i troi. Z każdej strony próbuje atakować, ale tak jak mówiłem wcześniej, w momencie, kiedy gdzieś tam na przykład łamie swój motocykl dosyć mocno, potrzebuje całą prostą praktycznie długiego częstochowskiego toru, ażeby na końcu prostej uzyskać odpowiednią prędkość. Doganiał w tamtym przypadku wyścigu Tomka Gapińskiego na wejściu w łuk, a w momencie, kiedy wyłamywał motocykl, natychmiast zostawał i znowu potrzebował tych 100 czy 150 metrów, ażeby rozpędzić swój motocykl. I pewnie jest to słuszna decyzja, w przypadku oczywiście, jeśli posiada motocykl z większą ilością mocy. Podobny problem, wydaje mi się, ma startujący w tym wyścigu. Przed nami 9 bieg spotkania Kognor Częstochowa Polonia Bydgoszcz Nicky Pettersen. Też nie, te motocykle nie pracują tak, jak Duńczyk by sobie tego życzył. Partnerem Nickiego Pettersena jest Sławomir Drabik, natomiast para bydgoska Krzysztof Buczkowski w kasku białym i Antonio Lindbeck, dla którego była teraz krótka dodatkowa przerwa, bo ma start po starcie. Wyścig 9 rozpoczęty i częstochowianie świetnie ze startu. Zupełnie nie przeszkodził im wolny, bardzo wolny na starcie Krzysztof Buczkowski. Spróbuje pewnie z nimi powalczyć z dwójką częstochowian. Teraz Antonio Lindbeck, no ale czy w ogóle pozwolą na to Nicky Pettersen i Sławomir Drabik? Wydaje się, że raczej nie, że będą po prostu poza zasięgiem zawodników z Bydgoszczy. Uciekli na starcie Buczkowskiemu i Drabik, i Pettersen, startujący z czwartego pola.
Antonio Lindbeck no nie miał już szansy, że znaleźć się na tej najlepszej dziś ścieżce częstochowskiego toru, choć próbuje Szwed zbliżyć się do Sławomira Drabika. To końcówka trzeciego okrążenia. Szwed jest blisko, robi wszystko, co mógłby zrobić, ale Drabik przecież na tym torze mógłby jeździć z zamkniętymi oczami. On nie zamierza tutaj odpuścić ani na moment. Na czele mknie Nicky Pedersen, Lindbeck bardzo blisko Drabika, ale Drabik teraz wyniósł się, nabrał prędkości. I chyba wystarczyło na to, by zdobyć te dwa punkty i przywieźć podwójny triumf dla Kognora Częstochowa. Krzysztof tutaj kręci trochę głową. No, to znaczy zobaczymy. Mam wątpliwości, ale za chwilę pewnie wydaje mi się, że na pewno pierwszy Nicky Pedersen. Wydaje mi się, że o centymetry jednak Sławomir Drabik w kasku niebieskim i... Ja się nie podejmę tego, kto tutaj wjechał na linię mety jako drugi. No właśnie. Patrząc na linię, też nie dojdziemy do tego, no, bo linię pod kołem ma tylko Lindbeck. Ale mamy w Częstochowie, więc to chyba powinno nam ułatwić zadanie i zadanie arbitrowi. Jeden z niewielu stadionów, chyba należy zauważyć, który posiada fotokomórkę. Jedno jest pewne, zwycięstwo pary częstochowskiej, tylko teraz w jakich rozmiarach? Czy 5 do 1, czy 4 do 2? Czekamy na potwierdzenie tych wyników na grafice. No, Leszek Dębski chyba jednak ma problem z rozstrzygnięciem tego, co było na ostatnich metrach biegu 9. A kto wie, mogą być to bardzo ważne punkty. A przypomnijmy, że sędzia musi podjąć decyzję, kto przyjechał na linię mety jako drugi. A jednak teraz otrzymujemy informację, że drugi Antonio Lindbeck, trzeci Sławomir Drabik, a więc na ostatnich metrach Antonio Lindbeck walczył ten być może bardzo cenny punkt w końcowym rozrachunku, bowiem częstochowianie wygrywają 4 do 2 po takiej kolejności. Pedersen, Lindbeck, Drabik, Buczkowski prowadzą 31 do 23, a więc już 8 punktów przewagi i w dwumeczu 75 do 69. No i teraz bydgoszczanie w bardzo trudnej sytuacji. No ale jeszcze na pewno nie beznadziejnie. Tu już jeszcze sprawa jest otwarta. Krzysztof, mówiłeś o tym, że to wewnętrzne pole, a czwarte pole. No i rzeczywiście Davidson wykorzystał to znakomicie, bo z pierwszego pola dwukrotnie startował, dwukrotnie wygrał. W momencie, kiedy startował z czwartego pola, był ostatni, ale był też ostatni z tego pola, które tutaj dziś obserwujemy, jest zdecydowanie najgorsze, czyli to drugie. Na pewno wiele racji w słowach Tomka Chrzanowskiego, ale rzeczywistość, zwłaszcza ekstraligowa, no jest strasznie brutalna i tutaj trzeba się rozpychać łokciami, startując z każdego pola. Z czwartego akurat dzisiaj było kilka wyścigów, gdzie zawodnicy wychodzili naprawdę bardzo dobrze, wygrywali wyścigi. Sajfudino wygrał wyścig, Gapiński wygrał wyścig, Uffinden wygrał wyścig. Dokładnie, więc wiele zależy od rozegrania pierwszego łuku. Faktycznie usadowienie się gdzieś tam na tej szybszej ścieżce powoduje to, że udaje się wyjechać z pierwszego łuku na prowadzeniu. Ale na tym wyścig się nie kończy. Patrząc na jazdę, nie wiem, Uffindena, Sajfudinowa, widać, że można walczyć na dystansie, że można wyprzedzać, tylko że to wymaga naprawdę szybkiego motocykla, no i wielkiego hartu ducha. Rezerwa taktyczna ze strony bydgoszczan. Kto wie, czy to nie jest decydujący wyścig w tym dwumeczu w walce o brąz. Andreas Jonsson w miejsce Buczkowskiego, Davidson mu partneruje. Prezes Marian Maślanka wie doskonale, jak i kibice, państwo przed telewizorami, że jeśli częstochowianie w tym wyścigu zdobędą co najmniej 4 punkty, będą już świętować brąz, medale w sezonie 2009, ale przegrywają start częstochowianie. Przegrywa ten start Lee Richardson i nie najlepiej też spod taśmy Nicky Pedersen. Na czele Andreas Jonsson. A więc czyżby pierwsze indywidualne zwycięstwo i ciągle jeszcze szanse na ten brązowy medal, choć tylko i wyłącznie iluzoryczne, bowiem pozostaną dwa wyścigi, no i w nich częstochowianie musieliby nie zdobyć żadnego punktu.
Andreas Jonsson, za nim Nicky Pedersen, trzeci Lee Richardson, zamyka stawkę Jonas Davidson. Davidson próbuje jeszcze tam gdzieś zbliżyć się do Lee Richardsona, by powalczyć chociażby o jeden punkt, a więc o biegowe zwycięstwo w tym wyścigu numer 13. Jeszcze pozostało Davidsonowi jedno okrążenie. Gdyby to się udało, ciągle jeszcze tliłaby się tam iskierka nadziei. Teraz błąd Lee Richardsona, nie wykorzysta jednak tego Jonas Davidson. Davidson w cień za Lee Richardsonem. Nie ma tego pewnego brązowego medalu, nie ma tych czterech punktów. Na to częstochowianie będą musieli jeszcze poczekać do pierwszego z wyścigów nominowanych, ale to już jest niemalże przesądzone. Trzy punkty Andreas Jonsson, dwa punkty Nicky Pedersen, jeden Lee Richardson, bez punktu Jonas Davidson. 3-3 w wyścigu 13, 45-33. No i jednego punktu brakuje w tych dwóch ostatnich wyścigach częstochowianom do brązu. Lee Richardson lekko ruszał się przed przeniem przez sędziego taśmę startową, jednak sędzia to zauważył, przytrzymał do momentu, aż wszyscy zawodnicy stali nieruchomo i faktycznie Andreas Jonsson wykorzystał to dobre pole startowe numer jeden, ale już dzisiaj na nim był, startował, nie pojechał wtedy tak dobrze. Tutaj po prostu zadecydowało to, że jego motocykl, widzimy wyraźnie, już na pierwszych metrach spisuje się zdecydowanie lepiej niż jego rywali. To on tutaj decydował, gdzie będzie jechał, zagrodził drogę Nickiemu Petersenowi i po prostu zdecydowanie wygrał ten wyścig, a Jonas Davidson wciąż to góra, to dół, to 3, to 0. Tym razem mógł powalczyć o jeden punkt, jednak zabrakło tam trochę i zdecydowania chyba na wyjściu w ostatni łuk, no i chyba to już było trochę też za późno. Nie ma rozpaczy w zespole bydgoskim. To, o czym mówiliśmy i o czym się głośno mówiło, że awans do półfinału jest wielkim sukcesem Beniaminka. Skazywani na walkę o utrzymanie się, awansowali do szóstki, awansowali do czwórki, walczą o brązowy medal, no i tę walkę toczą niemalże do samego końca w rywalizacji z zespołem częstochowskim, który był typowany przed sezonem do czołowych miejsc, choć były różnego rodzaju zawirowania. Widzą Państwo dorobek punktowy zespołu bydgoskiego. Ja jeszcze do tego nawiążę, że po tym pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Unią Leszno, kiedy częstochowianie w Cuglach wygrali na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie, wydawało się, że to będzie zespół, który jak burza pomknie po złoto, a musi mocno, mocno się napracować zespół Grzegorza Dzikowskiego. Skutecznie dziś, proszę zobaczyć na dorobek punktowy, by wywalczyć z Beniaminkiem brązowy medal. Bydgoszczanie naprawdę mocno się postawili, choć ci jeżdżący w kratkę Skandynawowie, to na pewno jest ból głowy Zenona Plecha. Na pewno tak i prezes bydgoskiego klubu Leszek Trillinger i Zenon Plech, jako trener, życzyliby sobie drużynę złożoną z takich zawodników, jak chociażby startujących dzisiaj Hancock czy Petersen. Tacy zawodnicy na pewno gwarantują o wiele więcej niż Lindbeck czy Jonas Davidson. Takie były możliwości. O tym decyduje nos i kwestia tego, kogo stać na wyniki, ewentualna pomoc takim zawodnikom. Widać, że uzyskali to, co chyba mogli w tym roku maksymalnie uzyskać. Jeździli nieźle przez cały sezon. Napędzili swojego strachu Zielonogórzanom po pierwszym meczu półfinałowym. Tak spokojnie to raczej w Zielonej Górze nie było. Posłuchajmy, jakie składy wyścigów nominowanych. W żółtym 14 Chrzanowski i w białym Dawidson i w
15 żółtym Johnson i białym Lindbeck. No i przynajmniej my, proszę Państwa, z Krzyśkiem niewiele słyszeliśmy, jeśli chodzi o te wyścigi nominowane. Głośność motocykli naprawdę niezła tam w tej budce, z której otrzymywaliśmy dźwięk. Najpierw Jarosław Dymek zgłaszał skład, mamy go na ekranach. Jonas Davidson, Greg Hancock, Tomasz Czanowski, Lee Richardson. Później Andrzej Polkowski zgłosił swój skład, skład bydgoskiej Polonii, a my przenieśmy się Łukasz Bęc i Sławomir Drabik. Będzie ciekawie. Na początek mamy niemiłą informację dla Sławka. Sławek, nie wiem czy wiesz, dzwonił do nas prezes Marian Maślanka i mówi, tam gdzie jest na starcie w Częstochowie zamontowana fotokomórka, umieścił również fotoradar i w tym twoim pierwszym wyścigu, kiedy wygrałeś, przekroczyłeś niestety prędkość. Będzie kara? Karą nie mam problemu, gorzej jest z punktami, bo mam na tyle dużo, że boję się o papier. To pewnie będzie musiało to być jakoś rozliczone polubownie z prezesem. Wracając do meczu już całkiem na poważnie, jedzie się z przodu, jedzie się bardzo łatwo, lekko i przyjemnie. Z tyłu, jak mówisz, już troszeczkę gorzej. No jest to problem, bo wiadomo, ci z przodu narzucają warunki, trzeba jechać w tych najgorszych kolejnach, dlatego bardzo męczy, no bo to już się zrobił dosyć krosowy, także pierwsze dwa biegi był w miarę okej, okay, ale z biegu na bieg rzeczywiście jest trochę cross, a tak jak powiedziałeś wcześniej, z przodu zdecydowanie lepiej, no bo wybierasz sobie tor jazdy. Skończyły się zrzutki, dlatego nie jedziesz w biegach nominowanych, czy już dosyć na dzisiaj? Zgadzam, nie inwestowałem, myślałem, że wszystkie biegi będzie po starcie z przodu, także miałem tylko jeden komplet i musiałem się poddać. Bardzo dobre samopoczucie, dziękujemy ślicznie Sławkowi, życzę wszystkiego dobrego, tyle Sławomir Drabik. No, proszę Państwa, myślę, że Łukasz Bęc dziś zasłużył na dużą nagrodę, bo to Łukasz Bęc zaskakiwał Sławomira Drabika, a nie jak to bywa od wielu, wielu lat Sławomir Drabik wielu reporterów i kilka tygodni wcześniej też zaskoczony odpowiedziami Sławka Drabika był właśnie Łukasz Bęc. No, odrobił lekcję Łukasz. Odrobił, odrobił. Zaskoczony Sławomir Drabik pytaniami naszego reportera. Brawo, brawo. Znamy skład wyścigów nominowanych. Przypomnijmy. 45 do 33 dla Kognora Częstochowa. 12 punktów przewagi. W dwumeczu 89 do 79. No i w tym wyścigu nawet przegrana 1 do 5 Częstochowian da im brązowe medale na rok 2009. No i po dwóch latach przerwy, dwa sezony, Częstochowianie nie mieli medalu. W zeszłym roku rywalizację o brąz przegrali z zespołem zielonogórskim. W 2007 roku nie było ich na podium. W 2006 srebrne medale, a ostatni brąz Częstochowian tutaj pod Jasną Górą 4 lata temu, wtedy mistrzem Unia Tarnów, wicemistrzem Polonia Bydgoszcz, a Częstochowianie byli na miejscu trzecim. Pierwszy z wyścigów nominowanych Lee Richardson w kasku czerwonym, w kasku żółtym Tomasz Chrzanowski, a więc otrzymuje jeszcze jedną szansę Tomasz Chrzanowski od trenera Zenona Plecha i w kasku białym Jonas Davidson, w kasku niebieskim z numerem 13 na plecach Greg Hancock. 14 wyścig dnia, wszyscy z niepokojem i z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcia tego biegu i na brązowe medale, które pozostaną tutaj w Częstochowie, bo na dwóch pierwszych pozycjach w tym wyścigu 14 meldują się zawodnicy w kasku czerwonym i niebieskim, a więc Greg Hancock i Lee Richardson. Oni na dwóch pierwszych pozycjach, za nimi rywale Chrzanowski, Davidson. Chrzanowski na miejscu trzecim, Davidson czwarty. No ale ta dwójka z Bydgoszczy ma już sporą stratę do prowadzącego duetu podopiecznych Grzegorza Dzikowskiego. 5 punktów, a to będzie oznaczać już 50 w dorobku Częstochowian w tym spotkaniu i brązowe medale. Będziemy już niemalże wszystko wiedzieć w CenterNet Mobile Speedway Ekstralidze w tym sezonie, bowiem znamy już spadkowicza z ligą. Już kilka tygodni temu pożegnał się Lotos Gdańsk, a przed nami będą jeszcze dwa rozstrzygnięcia ligowe.
kto zdobędzie złoty medal, komu przypadnie srebrny. No i czy wrocławianie poradzą sobie w barażach o pozostanie w CenterNet Mobile Speedway Ekstralidze z wicemistrzem pierwszej ligi Lokomotivem Daugavpils. Brązowe medale w sezonie 2009 zdobywają żużlowcy Kognora, Włókniarza, Częstochowa, a to dzięki temu triumfowi podwójnemu Grega Hancocka i Lee Richardsona nad duetem Jonas Davidson, Tomasz Chrzanowski. Częstochowie wracają na podium. Bardzo duża ta kropka na D w wykonaniu gospodarzy. Zdecydowanie tutaj wygrał start Lee Richardson. Greg Hancock wykorzystał trzecie pole startowe i to, że był bardziej po wewnętrznej części toru niż Jonas Davidson, który wyszedł równo z Amerykaninem ze startu i na wejściu Włók byli równo, ale to właśnie Greg Hancock decydował, gdzie i kto tutaj pojedzie, jeśli chodzi o jego jazdę i Davidsona. Tomek Chrzanowski po wewnętrznej części toru próbował nawiązać walkę z częstochowianami, ale mógł tylko walczyć z Jonasem Davidsonem o jeden punkt. Lee Richardson w międzyczasie Hancockowi lekko pomógł, to znaczy umożliwił mu jazdę, przejazd na pierwszą pozycję, zostawił mu dużo miejsca, więc widać wyraźnie, że dzisiaj na pewno ta komunikacja między zawodnikami w Częstochowie jest bardzo dobra. 94 do 80 w dwumeczu, czwarte miejsce w lidze dla bydgoskiej Polonii i na pewno jest to sukces, bez wątpienia. Częstochowianie z brązowymi medalami, marzył o medalu prezes Marian Maślanka. Choć przed sezonem to różnie wyglądało, kiedy nie było porozumienia z Nicky Pedersenem, nie było porozumienia z Gregiem Hancockiem, to pachniało nawet wycofaniem się z rozgrywek, tym, że częstochowianie będą tylko dostarczycielem punktów. Później to się wszystko poukładało dzięki oddaniu działaczy, sponsorów, ludzi, którzy przez wiele lat związani byli z częstochowskim Speedwayem i takie ciche marzenie mieli na pewno tutaj w Częstochowie kibice, zawodnicy, działacze, by w roku 50-lecia pierwszego złotego medalu zdobytego przez włókniarza Częstochowa powtórzyć ten sukces. Nie udało się, ale brązowy medal to na pewno także coś, o co chcieliby powalczyć, co chcieliby mieć w tym sezonie zawodnicy paru innych klubów w naszej CenterNet Mobile Speedway Ekstralidze. A jak zakończy się to ostatnie ligowe spotkanie w sezonie 2009 pod Jasną Górą? Jakim rezultatem? O tym rozstrzygnie wyścig 15, w którym Andreas Jonsson w kasku żółtym, w kasku czerwonym Nicky Pedersen, Kognor Częstochowa w kasku białym Antonio Lindbeck i w kasku niebieskim Tomasz Gapiński. Już nieruchomo pod taśmą startową Nicky Pedersen. On będzie chciał zwycięstwem przypieczętować coś historycznego w swojej karierze, no ale proszę, tutaj nie ma możliwości, by ktośkolwiek odpuścił chociażby nawet ostatni wyścig, który nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o wynik, bo ten mecz wygrywają częstochowianie, brązowe medale przypadną zespołowi częstochowskiemu, a jednak walka tutaj jest o każdy punkt, o prestiż, o to, by być najlepszym w tym 15 wyścigu, w ostatnim ligowym starcie tych zawodników w sezonie 2009 na polskich torach. Nicky Pedersen, za nim szalejący Andreas Jonsson, trzeci jedzie Lindbeck, a z nim cały czas walczy Tomasz Gapiński. No ale już tu niewiele się zmieni, jeszcze może Jonsson teraz poszedł szeroko, zdecydowanie jeszcze chce zaatakować zwycięstwo w tym wyścigu. Nożyce podniosło mocno Andreasa Jonssona, już na moment zadrżał mi głos, że może się coś złego stać. Na całe szczęście skończyło się tylko na strachu. Nicky Pedersen triumfatorem wyścigu 15. 2 punkty Andreas Jonsson, 1 punkt Antonio Lindbeck, bez punktu Tomasz Gapiński. To oznacza, że ten wyścig kończy się remisem 3-3, a całe spotkanie zwycięstwem drużyny Kognora 53-37.
ten start Andreasa Jonssona z tego pierwszego pola startowego nie był tak udany jak jego poprzedni start z tego pola. Nicky Petersen wyszedł równo z nim i tutaj mimo tego, że bydgoszczanie próbowali mu utrudnić jazdę, znalazł tam miejsce między bandą a właśnie zawodnikami z Bydgoszczy, przesunął się na pierwszą pozycję. A tu widzimy ten ostatni atak Andreasa Jonssona na ostatnim łuku. Tutaj chciał przeciąć linię swojej jazdy do wewnątrz, jednak zbyt mocno odchylił swoje ciało, gdzieś tam jego motocykl złapał większą przyczepność i już musiał się tylko bronić przed tym, ażeby nie upaść. No i dojechał po dwa punkty. A tak kończy się rywalizacja o brązowe medale Centernet Mobile Speedway Ekstraligi. Dzisiejszy mecz 53-37 wygrywają częstochowianie, a całą rywalizację 97-83. Dorobek punktowy bydgoszczan, którzy kończą ten sezon na czwartym miejscu. Andreas Jonsson punktów 11, Lindbeck 9, Sajfudinow 8, Davidson 7, Woźniak 2, bez punktu Chrzanowski i Buczkowski. To składa się na 37 punktów bydgoszczan w dzisiejszym meczu. A częstochowianie najskuteczniejszy wśród nich Nicky Pedersen punktów 12, Gapiński 9, Lee Richardson 9, Henkok 9, Tajów Inden 8, Drabik 5, Miturski 1. No i drużyna Grzegorza Dziekowskiego zdobyła w tym spotkaniu punktów 53 w meczu 97. No i kończy sezon z brązowymi medalami, jeszcze raz to podkreślamy. Za chwilę dekoracja triumfatorów tego spotkania, brązowych medalistów, zapewne także do kibiców, nawet do tej garstki, nie wiem czy to 10, może 15 osób, którzy przyjechali z Bydgoszczy, wierząc w to, że jednak Polonia jest w stanie zdobyć brązowe medale. Wyjdą także zawodnicy bydgoskiej Polonii. Właśnie teraz to czynią i podziękują tym najwierniejszym kibicom, którzy siedzą na wejściu w drugi łuk toru w Częstochowie. Za chwileczkę pewnie to Państwo zobaczycie, bo naprawdę dla takich kibiców warto jeździć, dla tych najwierniejszych, którzy przyjechali i wierzyli w to, że ta minimalna dwupunktowa zaliczka z pierwszego spotkania może uda się ją obronić, że są w stanie bydgoszczanie powalczyć o ten brązowy medal. No i trzeba tutaj oddać bydgoszczanom to, że do samego końca w tym spotkaniu walczyli, mimo nawet, że już ta walka w pewnym momencie okazała się być przegraną walką, to ten ostatni wyścig pokazał nam, że oni tutaj wcale nie przyjechali po to, żeby tylko i wyłącznie odjechać mecz i oddać bydgoszczanom bez walki brązowe medale. Myślę, Krzysztof, że tu wielkie brawa dla bydgoszczan i dla tej garstki najwierniejszych sympatyków Polonii się należą. Przede wszystkim dla kibiców z każdego klubu, którzy nigdy nie zawodzą swoich kibiców. Zawsze znajdzie się grupa bardzo wiernych kibiców, którzy są zawodnikami na dobre i na złe. A bydgoscy zawodnicy pokazali dzisiaj, że walczą o ten medal od początku do ostatniego, od pierwszego do ostatniego wyścigu. Tak jak wspomniałeś, ten ostatni wyścig pokazał, że są zdeterminowani i chcieli. Mamy nadzieję, że nie mniejsze emocje będą w tych meczach, które Państwu zapowiadaliśmy przed chwilą. Przypomnijmy, że już za tydzień o godzinie 18:00 rywalizacja na TVP Sport, TVP HD i TVP Info w pierwszym meczu wielkiego finału Centernet Mobile Speedway Ekstraligi sezonu 2009. Mecz Falubas Zielona Góra, Unibax Toruń. Tydzień później jeszcze więcej żużlowych emocji, bo rozstrzygnięcie w wielkim finale. A także pokażemy Państwu rewanżowy mecz barażowy pomiędzy Atlasem Wrocław a Lokomotywem Daugavpils. A przecież jeszcze przed nami emocje związane z Grand Prix. No i będzie. Jeszcze w październiku wiele w polskim speedwayu się działo. Czekamy na dekorację medalistów. Bydgoska Polonia poza podium, ale na pewno mogą być z siebie dumni bydgoszczanie po tym, co pokazali w tym sezonie, po tym, jak walczyli. Jak walczyli w ćwierćfinale, jak walczyli także w meczach półfinałowych. No i ta walka o brąz też naprawdę imponująca, ale górą w tym dwumeczu jednak częstochowianie. Cieszą się częstochowscy kibice z tego medalu. Przed rokiem cieszyli się niespodziewanie, aczkolwiek jak najbardziej zasłużenie zielonogórzanie, kiedy wydawało się, że
Wcale nie muszą przy tak wyrównanej stawce zespołów Unibax, Unia Leszno, wtedy Złomrek z Włókniarz Częstochowa wywalczyć medali, a medale wywalczyli częstochowianie. No i ciągle tutaj będzie takie pytanie, czy to jest medal pocieszenia, czy po prostu całokształt sezonu po prostu tak wygląda w wykonaniu częstochowian, bo nie była to drużyna super skuteczna od pierwszego meczu do ostatniego meczu, bo przecież zdarzały się takie występy częstochowianom, kiedy jako osłabieni pojechali do Gdańska i przegrali no, w rekordowych rozmiarach z drużyną, która pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową. Ja myślę, że patrząc na te kłopoty, które spotykały drużynę częstochowską już przed sezonem, ta niepewność, zawodnicy nie wiedzieli do końca, na czym stoją, te obniżane kontrakty, różnego rodzaju kłopoty. Praktycznie to trwało przez cały sezon i tego nie ukrywali zawodnicy, jak i prezes Marian Maślanka. I wspólnymi siłami przy tych wszystkich kłopotach udało im się dojechać aż na trzecie miejsce, wydaje mi się. Jest to sukces tych wszystkich zawodników, sukces działaczy, sukces kibiców, którzy przyłączali się do tych wszystkich akcji ratowania, podtrzymywania żużla w Częstochowie. Więc też zawodnicy indywidualnie, wydawało się, że może to być zespół liderów tylko. Po odejściu Sebastiana Ułamka został Hancock i Nicky Petersen i wydawało się, że może brakować czegoś więcej. Lee Richardson miał bardzo dobry sezon. Doszedł do tego znakomity w tym sezonie Ty Wolfenden, jak i bardzo dobry Tomek Gapiński, który na pewno nie ma się czego wstydzić w tym sezonie. To on wspólnie właśnie, między innymi właśnie jego postawa przyczyniła się do tego, że częstochowianie mogą dzisiaj świętować to trzecie miejsce. Na wspaniałych motocyklach, teraz ryczących co mocy w silnikach, dojechali pod podium zawodnicy Kognora Częstochowa. Za chwilę powinni siąść tych motocykli. Proszę zobaczyć, jak jest głośno, że zawodnicy zaciskają uszy, tak by nie ogłuchnąć. To jest dobry przykład, że są głośniejsze motocykle niż motocykle żużlowe i niekoniecznie trzeba obniżać ich głośność. Te motocykle tutaj pokazują, że nawet zawodnicy, którzy na co dzień w tym hałasu obcują, zatykają uszy. No właśnie, czekamy, aż na podium wejdą żużlowcy. Niektórzy jeszcze postanowili zrobić jedną rundę honorową w efektownych, srebrnych, niektórzy czarnych, lśniących hełmach. Wejdą na to podium, ale nie, jednak oddają, jednak sponsorskie czapeczki będą górą. Czekamy na to podium, chcielibyśmy, aby zawodnicy już udali się na to podium. Jest Marian Maślanka, są też pozostali zawodnicy częstochowskiego zespołu, którzy reprezentowali barwy w tym sezonie, między innymi Michał Szczepaniak, którego widzieliśmy w kilku spotkaniach. Jest tam oczywiście prezes Maślanka. No i za chwilę powinniśmy widzieć zawodników Kognora Włókniarza na podium, a tak spoglądam teraz, kto najdłużej jeździł na tym motocyklu. No oczywiście najbardziej uśmiechnięty i rozrywkowy człowiek pod Jasną Górą, Ty Wolfenden, który na co dzień jeździ małym Fiatem, którego otrzymał na 18 urodziny. Było to przed 14-15 miesiącami tutaj właśnie w Częstochowie. Ten mały Fiat, jak zwykle w parkingu, gdy tylko Ty Wolfenden jeździ, to porusza się nim po ulicach Częstochowy. No i mało przydatny do przewożenia motocykli, ale Z przyczepką, gdyby tak Ty sprawił sobie jakąś odpowiednią przyczepkę, to myślę, na że następne urodziny powinni na następne pomyśleć urodziny, tak. Następne na 20 urodziny Ty'a Wolfendena w Częstochowie powinni pomyśleć o przyczepce, na której woziłby swoje motocykle. Pod warunkiem, że nie będzie jechał pod jakieś wyższe górki, bo może być kłopot. No nie wiem, czy udało mu się przebyć taką podróż tak szybko z Goriczan do Częstochowy, jaką przebył Ty Wolfenden minionej nocy. No i na podium cała drużyna częstochowskiego Kognora Włókniarza. Trzecia drużyna sezonu 2009. Ty Wolfenden, pierwszy medal Nickiego Pedersena, Tomasz Gapiński, prezes Marian Maślanka, Grzegorz Dzikowski, jest oczywiście Greg Hancock,
Gratulacje, puchary, puchar z rąk komisarza Centernet Mobile Speedway Ekstraligi Ryszarda Głoda. Ciekawie, interesująco. My już z Państwem się żegnamy i widzimy się, będziemy się słyszeć za tydzień już z